za komputerem są pieniążki i wtedy pieniążki dochodzą. Dzięki temu nie moglibyśmy mieszkać, byliśmy samotni, nie mielibyśmy ubrań. Kompo to chyba prąd. Adaś uznał, że skoro pracuje w banku, to znaczy, że mam dostęp do gotówki. Wystarczy pójść do banku, poprosić pana prezesa o kolejne pieniądze i można kupić kolejne zabawki. Jak pokazują badania, Polacy mają problem z kwestiami finansowymi, nawet dorośli Polacy. Nie bardzo wiemy, czym jest, jaka jest różnica między kartą bankomatową a kartą debetową na przykład, czy kredytową. Nie bardzo wiemy, jaka jest różnica między pożyczką a kredytem. Dlatego warto jest pracować już od podstaw, czyli pracować z małymi dziećmi. Najciekawsze dla Julka było to, że on chciał rozpoznać, dlaczego zarówno ja, jak i żona, jak i on wychodzimy codziennie. Ja z żoną mamy z tego pieniądze, a on nie. Moja młodsza córka Lusia ma 4 lata i namówiłam ją na warsztaty w ten sposób, że powiedziałam, że pokażę jej, gdzie pracuję. Celem projektu jest zapoznanie dzieci ze światem finansów. Chcielibyśmy wytłumaczyć, po co się oszczędza, jak to można zrobić, skąd się biorą pieniądze, dlaczego dorośli mają pieniądze, a dzieci nie. Przygotowaliśmy zestaw materiałów, specjalnych materiałów edukacyjnych, książeczki edukacyjne, gry, puzzle, gry memory, które pozwalają trenerom pracować z dziećmi poprzez zabawę. Do banku dziwią się dzieci. A co to takiego? Może pan nam opowie, czy to coś fajnego? Pierwsza faza projektu zakłada 200 warsztatów w 70 przedszkolach. Chcemy tym zasięgiem objąć około 5000 dzieci. W kolejnych latach chcemy tak naprawdę dotrzeć do wszystkich placówek w całej Polsce. Pieniądze to rzeczy, żeby coś można było kupić. Bankomat to tam, gdzie się wyjmuje pieniążki. Jak rodzice wasi zarabiają? Jak chodzimy do klasy. Dokładnie. Moja córka widzi teraz połączenie między tym, że ja wychodzę do pracy i pracuję, z tym, że to się przekłada na zarabiane pieniądze. Możemy wyjeżdżać na wakacje. Julek po zajęciach zaczął się interesować tym, że klocki mają ceny. Te warsztaty są po to, żeby zasiać takie ziarno, które na przyszłość, mamy nadzieję, zakiełkuje. O, jak miło i wesoło, kiedy pieniądz krąży koło. To jeszcze raz. O, jak miło i wesoło, kiedy pieniądz krąży koło.